Kupiłaś sukienkę na wesele. Wszystko pięknie wyglądało w sklepie albo w sklepie internetowym. Zakładasz ją w domu i czujesz się przytłoczona. Wydaje się, że twoja sylwetka jest masywna i jesteś niezadowolona. Nie wiesz, jak ją poprawić. Na przykładzie sukienki właśnie takiej na okazję, na ślub, pokażę ci, co można zrobić, jak zdjąć ciężar, jak zdjąć masę z sukienki, żeby sylwetka twoja wyglądała w niej lepiej. Sukienka jest gotowa do przymiarki. Naniosłam wstępne poprawki. Sukienka jest gotowa po przeróbkach. Były dwie przymiarki. Jak widzisz na zdjęciu, jak wyglądała na początku, to jest dużo lżejsza, delikatniejsza wersja niż była. I to, co najważniejsze w przeróbkach sukienek, w przeróbkach ubrań, nie ma nic takiego jak wszystko dla wszystkich. Każdy ma inną sylwetkę, inny temperament, inne rzeczy, które lubimy w ubraniach. Klientka ma drobną sylwetkę, bardzo proste, klasyczne rzeczy. W tej sukience dużo się działo. Po pierwsze była bardzo długa, co dodawało jej ciężkości, bo to jest gruba satyna, więc to było tak obciążało tą sukienkę. Dodatkowo ten szalowy tutaj zabudowywał dekolt. Również takie zabudowane dekolty, już wiele razy powtarzałam, są niedobre dla kobiet z pełniejszym, większym biustem, bo jeszcze dodają tej optycznie masy. Kołnierz został zlikwidowany, został zrobiony zupełnie na gładko. Nadal jest zapięcie portfelowe. Tutaj dla zabezpieczenia są zatrzaski, takie plastikowe, transparentne, przezroczyste, żeby jeszcze zabezpieczyć, żeby to się nie odchylało. W portfelowych sukienkach jest tak, że tutaj nie ma żadnego zabezpieczenia. Sprawdzają się plastikowe, nie metalowe. Plastik po prostu lepiej trzyma. Tutaj została ona jeszcze bardziej dopasowana do biustu, czyli jak ją klientka założy, nie będzie tak zbluzowana, nie będzie tak naddana, tylko będzie bardziej tak prosto i będzie bardziej dopasowana. W tym dekoldzie tutaj dekolt był wykończony tym szalowym kołnierzem i tutaj trzeba było zrobić, skroić trzeba by było okrzycia, trzeba było mocno podkleić, usztywnić, dlatego że materiał ze skosu i podczas nawet przyszywania, jeżeli tylko usztywniony było odszycie, a wierzch nie był usztywniony, to nawet podczas przyszywania może się to rozciągnąć, więc warto podkleić brzeg przodu, więc warto dobrze usztywnić i podkleić krawędź przodu, dobrze usztywnić odszycie. Dodatkowo taką taśmą, jak widzisz na zdjęciu, ona jest około centymetrowa, można jeszcze dodatkowo podkleić miejsce, gdzie będziesz przyszywać, czyli szyjesz na centymetr, więc około 1,3 cm od brzegu podklejasz tą taśmę i dopiero potem przyszywasz, więc ten szew już nie będzie się rozciągał. Możesz również to zrobić po przyszyciu i jeszcze raz ten miejsce, gdzie było stępnowanie, to i dopiero później, jak będziesz stępnować to po wierzchu, to już ten przód jest stabilny i się nie rozciąga. Bardzo duża zmiana jest w rękawach. One były dłuższe. Marszczenie, bardzo szeroki mankiet. Ten mankiet zupełnie nie pasował, nawet gdyby ten mankiet było połowy węższy, rękaw wyglądałby lżej. Niestety ten mankiet był źle dopracowany i ta szerokość bardzo obciążała, dodawała ciężkości całej sylwetce. Więc rękawki są zupełnie proste, tutaj to marszczenie zostało też zlikwidowane. Rękaw jest mniejszy, nie jest już jest taki szeroki, więc trzeba było troszeczkę popracować nad rękawem, bo jak są w główce rękawa u góry jest marszczenie, to cały rękaw, obwód rękawa jest szeroki. Trzeba było to zmniejszyć, cały rękaw zmniejszyć, żeby tutaj było. W całym obwodzie jest mniej. Sukienka jest typem portfelowym. Tu była dziurka i tymi wiązaniami dopiero można było się przewiązać. Ten materiał nie jest na tyle stabilny, bo jest śliski, więc te paski troszeczkę się luzowały podczas chodzenia. Dodatkowo rozcięcie było luźne, to rozcięcie się cały czas odchylało
i nie ma aż takiego dużego zakładu tutaj, więc blizna mogła być na wierzchu, wystarczyło, żeby powiał wiatr, więc to wszystko się odchylało. W związku z tym, że zaproponowałam zlikwidowanie tego pasa, bo ten pasek nie wyglądał za dobrze, on nie był ani kontrastowy, taki typ szlafrokowy, a chcieliśmy z tego zrobić sukienkę na wesele, więc to takie wiązanie to fajnie wygląda może w letnich sukienkach, a nie w sukienkach na jakąś okazję. Tym bardziej, że to jest taki bardzo neutralny, delikatny kolor. Więc zaproponowałam likwidację zupełnie tego paska i ona jest zrobiona teraz na stałe. Tutaj, jak jest gumka, te dwa przody są zszyte w tym miejscu. Dodatkowo, żeby to za bardzo się nie odchylało blizny, to był wcześniej taki etap, czy teraz już podszewki, jest z pewnego momentu około 30-25 cm jest to zaszyte. Sukienka, tak jak wspomniałam, jest z takiej ciężkiej, grubszej satyny, więc ona tak mocno opada. Mimo z tego, że jest skrojona z koła, to bardziej przylegała, ten dół przylegał do ciała pod wpływem swojego ciężaru. Zaproponowałam taką halkę, podszewkę z tiulem. Ten tiul nie jest aż tak szalenie mocny, ale powoduje to, że też ten dół nie przylega tak blisko do ciała, tylko jest szerszy. To są dwie warstwy tiulu takiego kremowego, bo biały za bardzo by się odznaczał. Pod sztywniejszy, na wierzchu jest miękki, jest umarszczona, jest też podszewka skrojona z koła, więc też jest szeroka. Co tu jeszcze można zrobić, żeby podszewka, żeby ten tiul był jeszcze bardziej sztywny? Przed przyszyciem można tą podszewkę albo uprać w krochmalu, albo jest krochmal w sprayu, który nadaje sztywności. Jeżeli na przykład nosisz spódnicę, sukienki podobnej długości, to tak jak ja na początku zaproponowałam swojej klientce, żeby ta haleczka była oddzielna. Czyli z oddzielną jakąś gumką była na odpowiednią długość, tak żeby można było zakładać do różnych spódnic, do różnych sukienek. Jeżeli nosisz podobnej długości sukienki i spódnicę, to wtedy masz taką haleczkę i później pod tą spódnicę chcesz, żeby była bardziej imprezowa, zakładasz taką haleczkę z tiulem i ona już, ta spódnica czy sukienka zupełnie inaczej wygląda. Klientka zdecydowała się, żeby ją przyszyć na stałe. Ta oddzielna forma ma ten plus, że powiedzmy możemy ją tam zanurzyć w krochmalu, powiesić, ona jest trochę sztywniejsza. Tutaj jest wszystko razem. Klientka nie chciała, żeby ten tiul był widoczny, jedynie spełniał taką raczej funkcję, żeby ten dół ładnie się układał. Jest bardziej prosta, klasyczna forma. To, co jeszcze zaproponowałam, to jest w tym odcięciu, gdzie jest ta gumka, żeby dać jakiś kontrastowy pasek. W zależności od tego, jakie planuję dodatki, może być jakaś fuksja, fiolet, w zależności od tego, jakie powiedzmy będą buty, tak żeby jeszcze tą talię zaznaczyć, żeby tego odcięcia tej gumki nie było widać. A to jest fajne miejsce, jest odcięcie i akurat jest miejsce na to, żeby dodać coś kontrastowego, może jakieś kolczyki będą kontrastowe, więc do takiego bladego beżu jakieś intensywne dodatki będą pięknie wyglądały. Napisz mi w komentarzu, co uważasz na ten temat. Jeśli masz jakieś pytania, masz jakiś kłopot z poprawieniem sukienki, nie wiesz, czy ona dobrze wygląda, to może czasem w komentarzu lub w mailu agnieszka@szyjcieskagi.pl, bo bardzo ważne w tych umiejętnościach przeróbek krawieckich jest to, żeby wyrobić sobie oko, że patrzy, ktoś zakłada, czy ty zakładasz tą sukienkę, jakiekolwiek ubranie i wiesz, co trzeba poprawić, tu ramiona przesunąć, tu dopasować, a może gdzieś poszerzyć, więc nawet jeżeli te filmiki moje niektóre są przydługie, ale pokazuję proces i tłumaczę sposób taki dedukcji, jak do czegoś dochodziłam, albo jaka sylwetka w czym wygląda, to pomagają takie historie, pomagają nawet wyrobić sobie oko, jak ktoś wyglądał w tej sukience przed, jak wyglądał w tej sukience po przeróbce. Możesz sobie wyrobić swoją opinię, dodać swój komentarz, a może ja bym zrobiła to,
Ale pamiętaj, jeżeli chcesz świadczyć usługi krawieckie, jest bardzo cienka linia między doradztwem a narzucaniem swojego zdania, więc trzeba się zawsze pilnować, że zdanie i to, co chce klient, jest ważniejsze niż Twoja chęć ulepszenia. Dlatego nawet jeżeli coś uważam, że jeszcze zrobiłabym po swojemu, coś dodała, czy powiedzmy to jest sukienka na wesele, może bym dodała coś takiego bardziej odważniejszego, jakąś pasmanterię czy cokolwiek, ja uważam, ale klientka lubi bardziej klasyczne, stonowane formy, więc nie mogę na siłę czegoś doczepiać, przyklejać, bo to nie są programy takie jak telewizyjne, które widać, że bardzo często kobiety są, no nie wyglądają po tych metamorfozach na szczęśliwsze, bo to ubranie do nich nie pasuje, więc trzeba się wsłuchać. Jeżeli robisz coś dla siebie, to masz mnóstwo doradców, to stań przed lustrem, zrób sobie zdjęcie, popatrz na to zdjęcie i sama stwierdź, czy dobrze widzisz sama siebie, czy może coś jest przerysowane, coś jest nie twoje, bo później nie będziesz tego nosić, będziesz się źle w tym czuła i jak się ktoś źle czuje w ubraniu, to zazwyczaj się garbi, niknie, a o to chodzi, że jeżeli poświęcasz czas czy pieniądze na przerobienie swojego ubrania, to masz być wyprostowana, masz być szczęśliwa, masz być zadowolona z tego, co nosisz i masz się czuć w tym dobrze, bo taki jest zamysł czy chodzenia do krawcowej, czy samodzielnie spędzania godzin nad poprawkami, ulepszaniem swojego ubrania, więc tego się trzymajmy. Życzę Ci powodzenia w przeróbkach krawieckich. Daj lajka, jeżeli ten odcinek Ci pasował. Jeżeli masz jakieś propozycje tematów, to też napisz śmiało. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, że dotrwałeś.